Pytają nas, jakie jest pierwsze nieprawdziwe stwierdzenie w dowodzie na to, że trójkąt BCE, więc to ten środkowy trójkąt, jest przystający do trójkąta BCA. To ten trójkąt na górze. Podają nam także, że odcinek BC jest równoległy do DF i że figura jest narysowana bez zachowania skali. W porządku. Więc sprawdzimy ten dowód i zobaczmy, czy jest poprawny, czy może jest tu gdzieś jakieś nieprawidłowe twierdzenie. Przyjrzyjmy się danym. Mówią nam, że kąt BAC jest przystający do kąta BED, więc BAC jest przystający do BED. AC jest przystający do DE. AC jest przystający do DE. Kąt ACB jest przystający do BDE. To jest BDE, to jest ACB. BC jest przystający do CF, a więc BC jest przystający do CF. Podwójne kliknięcie i mamy podwójny ukośnik. Kąt ABC jest przystający do kąta CFE. ABC, CFE. Więc to ten. Potrójne kliknięcie i mamy potrójny łuk. Więc pokazuje, nie wiemy czy one są przystające do tych pozostałych kątów. Kąt Kąt BAC, który już zaznaczyliśmy, jest przystający do CEF, więc ten kąt jest przystający do tego, zatem będzie to tylko jeden łuk. Teraz przejdźmy do ich dowodu i sprawdźmy, czy w ogóle ma on sens. A więc pierwszym stwierdzeniem jest stwierdzenie, że trójkąt BDE BDE jest przystający do BCA na mocy cechy kąt, bok kąt, kąt bok kąt. Zobaczmy, czy to wygląda na to, że to jest poprawne, ponieważ mamy tu kąt z podwójnym łukiem oznaczony pojedynczo bok i oznaczony pojedynczo kąt. Podwójnie oznaczony łuk, pojedynczo oznaczony bok i pojedynczo oznaczony kąt. A więc mamy kąt, bok, kąt. Czyli to jest poprawne. To jest poprawne stwierdzenie. Dalej mówią, że kąt ACB jest przystający do DBE. Jest przystający do DBE, ponieważ kąty wierzchołkowe są sobie równe. ACB i DBE. To zupełnie nie ma sensu. To nie są kąty wierzchołkowe. Można by, można by to po prostu nie są kąty wierzchołkowe. Kąty wierzchołkowe. W zasadzie na tym rysunku nie ma żadnych kątów wierzchołkowych. ACB i DBE to na pewno nie są kąty wierzchołkowe, więc to już koniec. Znaleźliśmy nieprawidłowe stwierdzenie. To nie jest prawda. Trójkąt ACB nie jest przystający do DBE na mocy przystawania kątów wierzchołkowych. Zatem nieprawidłowym stwierdzeniem w tym dowodzie jest właśnie to stwierdzenie o kątach wierzchołkowych. Sprawdźmy naszą odpowiedź. Jest poprawna.